moje serduszko, opatrywa wasze serduszka i zapraszam na film, który będzie mówił o przeniesieniu ludzi na warsztatach w ich wcielenia, kiedy żyli z Jezusem. Kiedy właśnie był on na ziemi i kilku z nich podróżowało razem z nim, kiedy on żył. Opowiem o tym, dlatego aby ludzie wiedzieli, że bardzo mocno krytykują się poprzez jedno wcielenie, te, które teraz mają. Albo szukają jakiegoś autorytetu, dążą do czegoś, chociaż sami nie wiedzą, do czego dążą. Właśnie kiedy spotykamy tak piękną istotę, jaką był Jezus, tak czystą energię, jaką emanował, bardzo trudno nam później znaleźć taką energię tutaj na ziemi. Rozglądamy się, szukamy tak zwanego Boga pełnego miłości, Boga, o którym mówił Jezus poza religią, Boga, który nie dzielił, nie karał, ale kochał wszystkich tak samo, Boga pełnego równości, pełnego miłości, szlachetności, dobroci, sprawiedliwości, bo przecież nie mógł wyznaczyć jednych, a poniżyć drugich, bo wtedy nie byłby sprawiedliwym. Ale takiego Boga większość z nas uważa za tego właściwego, bo tak mówi religia, nauka, która też mówi o jakiejś sile sprawczej, która no gdzieś tutaj wszystko to kontroluje, wszystko to stworzyła. To właśnie przeniesienie dało ludziom inne spojrzenie na te czasy, ale i też na dodatkową wiedzę. W drugiej części filmu opowiem o przepowiedniach Malachiasza, Łucji i Nostradamusa, abyście wiedzieli, do czego to zmierza i jak w tym wszystkim, w tych wszystkich zmianach zachować swoje serce pełne blasku, pełne światła. Pomaganie ludziom to nasza powinność, nasze jestestwo i cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć i również pomagać innym ludziom. Mariusz Cendrowski, bokser, który właśnie chce udowodnić siłę naszego serca, siłę naszego ducha i chce wstać z wózka i nie tyle wstać, ale normalnie żyć, biegać, cieszyć się życiem, przysłał do mnie teraz ten PayPal, tak długo oczekiwany dla wszystkich tych, którzy chcą nadal mu pomagać i proszę was o to, abyśmy tak to robili. Numer tego PayPalu, czyli maila, będzie pod tym filmem i już jest pod filmem o Mariuszu Cendrowskim. Jest to bluecorner.cendrowski@gmail.com. Dokładnie będzie on zapisany i teraz się właśnie wyświetla. Zanim przejdę do tego filmu, zapraszam wszystkich chętnych jeszcze na warsztaty rozwoju duchowego Spotkanie Duszy 27-28 października w Poznaniu, czyli w tą sobotę, w tą niedzielę, jeżeli ktoś odsłucha ten film. Tam zwolniło się kilka miejsc, więc jeżeli napiszecie do mnie, że chcielibyście uczestniczyć, ja sprawdzę. Niewiele jest tych miejsc, ale sprawdzę, czy są jeszcze wolne, czy nie i odpiszę wam szybciutko. Możemy się rozliczyć na warsztatach za te miejsca. To samo proszę o ludzi, którzy będą 3-4 listopada w Krakowie, aby potwierdzili swoją obecność lub nieobecność, bo kilka osób zawsze może rezygnować. Tutaj listy są praktycznie zamknięte, ale widzę, że jeszcze kilka osób teraz rezygnuje, więc staram się te listy dopełnić. Teraz przejdę do filmu. Bardzo wielu z nas, jak powiedziałem, żyje tym życiem i bardzo często uważają, że to życie ich pokarało, że jest jakieś gorsze od innych, dlaczego mają tak pod górkę i tak dalej, albo biegają za czymś i nie, sami nie wiedzą za czym. Natomiast właśnie poprzez nasze poprzednie wcielenia możemy zobaczyć, jak dużo odrabialiśmy w tamtych wcieleniach, kiedy żyliśmy, z kim żyliśmy i tutaj, w tym życiu, jakie wartości wybraliśmy sobie z tak zwanej górnej półki, czyli wybaczanie na przykład mordercy swego dziecka, a nie wybaczanie dziecku za to, że oblało nas zupą czy lodem. W tym momencie ta różnica powoduje, że ludzie często myślą, że są ukarani, zamiast docenić sobie wartość, w jaką wybrali. Teraz, kiedy pierwszy raz przeniosłem osoby do czasów, kiedy żył Jezus, zostałem o to poproszony, ale też ich dusze chciały pokazać im, ich rozumom, że ten samokrytyk nie powinien być włączony, ponieważ byli w czasach, kiedy widzieli czystość, dobroć, szlachetność, piękno, którym emanował Jezus. Pierwsza osoba, która była bardzo zdziwiona, ponieważ cały czas ma w cudzysłowie problem ze sobą, jeżeli chodzi, czy to moja wyobraźnia, czy to nie moja wyobraźnia, zobaczyła, że w tamtych czasach była bratem Jezusa.
Nie mieściło mu się to w głowie, że był bratem Jezusa i się bawił z nim. Natomiast kiedy chciał zobaczyć czasy, kiedy on był nastolatkiem, nie mógł tego zobaczyć. Jego dusza przekazała nam informację, że rodzina Jezusa zajmowała się dziećmi, które na przykład zostały porzucone lub którym zmarli rodzice lub którzy po prostu zostali przez rodzinę, poprzez biedę odepchnięci. I w tym momencie cała ta rodzina była jedną wielką rodziną Jezusa, Marii i Józefa. Dlatego mówią, że Jezus miał wiele braci i wiele sióstr. Oczywiście naukowcy mówią, jak nie sprawdzimy DNA, to nie będziemy wiedzieć i że tylko można być bratem poprzez DNA. Rzeczywistość jest zupełnie inna, bo kiedy adoptujemy dziecko, a mamy swoje, nagle się okazuje, że to jest brat i siostra, tak? I w tym momencie nikt nie zaprzeczy temu, że to nie jest brat, czy to nie jest siostra. Naukowcy powiedzą, DNA na to nie wskazuje, ale rzeczywistość na to wskazuje. I właśnie taką rodzinę tworzył Jezus. I kiedy on opowiadał o tym, jak się z nim bawił, jak jeździli razem na targ, żeby sprzedawać to, co robili, co produkował Józef, czyli zabawki, rzeczy, to w tym momencie czuł się bardzo, bardzo szczęśliwy, ale też i zdumiony tym, co widział. Natomiast potem nie mógł odnaleźć Jezusa, jak już był w wieku dojrzałym i jako nastolatek. Dlaczego? Dlatego, że Jezus w tym czasie już zaczął podróżować po świecie. On zaczął zwiedzać świat, zaczął jakby tą swoją drogę oświecenia, o której mówiłem. Dlatego wyszedł z domu bardzo, bardzo wcześnie, dlatego że jego świadomość była o wiele większa niż jego wiek. I ta informacja przypłynęła do nas na warsztatach. Oczywiście ludzie, niektórzy byli bardzo zdumieni, ale widać było, że wszyscy bardzo mocno z ciekawością tego słuchali. Zwłaszcza, że kolejna osoba, widząc te wcielenie, zareagowała bardzo, bardzo emocjonalnie. Tutaj był płacz podczas medytacji, który słyszeli wszyscy, kiedy medytowali, no i później po wyjściu medytacji również olbrzymie, olbrzymie wzruszenie, ale też i ból, którego nie da się udać. Wyobraźnia nie stworzy takiej emocjonalności. Natomiast tutaj ta osoba to była energia Marii, która stała pod tak zwanym krzyżem i widziała to, co Chrystus wtedy wykonywał, czyli ona widziała cierpienie, ból Jego, natomiast On wisiał na tym krzyżu w spokoju, w harmonii, jak mówiłem, uspokajał wszystkich dookoła, bo wiedział, że to jest tylko chwila, która prowadzi do cudu życia wiecznego. Natomiast jako mama nie była poinformowana o tym, co się wydarzy. Chodziło o to, żeby nie było żadnej sztuczności, żeby ta reakcja była prawdziwa. Natomiast jej pękające serce było widać na warsztatach. Była tak wstrząśnięta tym, co tam się działo. Powiedziała, że nie chce przeżywać tego bólu. Dla wielu ludzi będzie to bardzo dziwne. Jak to Matka Boska teraz żyje w takiej osobie? Więc dla nich wytłumaczę to jak najprościej, dla ich rozumów. Energia Matki Boskiej jest jak kropla dużej wody. To jest jej dusza. Natomiast kiedy chce doświadczać, rozwijać się, podzielić się z naszym światem, energią opiekuńczości, radości, szczęścia, szlachetności, dobroci, matczynności, jak ja to tak nazywam. W tym momencie w tej dużej kropli wody tworzy się mrzawka, deszcz, która zasila nasze ciała. Tak jak dusza Arona połączyła się z moją i robię to, co robię, tak dusza Marii połączyła się z wieloma istotami. Nie jest ona pierwszą osobą, którą poznałem, która ma duszę Marii w sobie. I właśnie na tym polega geniusz dusz bliźniaczych, czyli z jednej dużej kropli tworzą się małe kropelki, które później pięknie się kochają, które czują do siebie coś nieprawdopodobnego, tak powiem, jeżeli chodzi o miłość, o to, że się znają bardzo mocno. To są te dusze bliźniacze, czyli te kropelki, które pochodzą z tej głównej kropli. I tak właśnie chcę Wam pokazać, jak Maria czy Jezus ma nam udowodnić, że żyli, skoro przestaliśmy w to wierzyć, albo postawiliśmy ich na piedestałach, Bóg, nie mogę, nie godnam, czyli nie mogę z Tobą rozmawiać, muszę się tylko do Ciebie modlić i dlaczego nie spełniasz moich próśb i tak dalej, tak dalej. Z jednej strony nam mówią, że nie istnieli, że to wymysł, z drugiej strony przecież widzimy, że słowo Jezus no, ma olbrzymią siłę, ma jedną z największych, jaka jest na ziemi, dlatego że potrafi odganiać istoty demoniczne z ludzi, więc gdyby nie istniał, nie miałby takiej siły. No i teraz
ta energia, którą mają, przecież oni cały czas ewoluują, tak samo jak my, są dziećmi Bożymi, tacy sami jak my. Jezus nie postawił się na piedestale, to ludzie zrobili z Niego na soborach Boga, Króla Polski, też zrobili z Niego ludzie, a nie On sam. Więc w tym momencie tak to działa. I ta osoba była dowodem dla wszystkich i dla tych sceptyków, dla tych, którzy mówili wyobraźnia, niewyobraźnia, czyli dla tego pierwszej osoby, którą pozdrawiam, dla tej osoby, która była zdumiona tym, że właśnie była w tej rodzinie Jezusa i tam czuła się bardzo, bardzo dobrze. Reakcja tej dziewczyny była ponadczasowa, tak powiem, to jak zareagowała na taką wieść i teraz potem bardzo szybko zrozumiała, powiedziała o swoim życiu, że tutaj również w jej życiu była dwukrotna walka o życie swoich synów. I tutaj musiała zrozumieć istotę życia i śmierci, kiedy działy się takie, w cudzysłowie, dziwne rzeczy. Wszystko po to, abyśmy otrzymali dowód. Kolejne osoby były na górze, gdzie nauczał i potwierdzały to, że Jezus tam praktycznie mówił normalnie, szeptem. Czasami w ogóle nie poruszał ustami, a mimo to wszyscy słyszeli w swoich głowach, w swoich sercach Jego słowa. Wszyscy czuli to, czym emanował to piękno. Podglądam sobie na ten cudowny, piękny obraz, dlatego że też tam byłem, więc pamiętam, jak to wyglądało i było widać po ich reakcjach, że to było cudowne, piękne przeżycie, które kształtowało później drogę tych dusz i tych osób dalej. Dlatego, że kiedy spotykamy, jak powiedziałem, coś tak pięknego, takie czyste światło, pełne miłości, równości, szlachetności, które się nie wywyższa ponad innymi, które nie uznaje się za Boga, lecz pokazuje dobro, jakie mamy w sobie, tą energię boską, jaką każdy z nas ma w sobie, wtedy każdy z nas zaczyna zmieniać swoje życie. Jak powiedziałem, ktoś, kto dotknął Jezusa, a nie Jego hologram, czy Jego sobowtóra od ciemnej strony, nie będzie przeklinał, nie będzie kłamał, nie będzie oszukiwał, nie będzie wyzywał innych ludzi, nie będzie agresywny. Po prostu zrozumie, czym jest dobro i jak to dobro można nieść i pielęgnować w sobie. Właśnie to piękno było wtedy pielęgnowane w naszych sercach, ten Jego głos, taki śpiew Boga, który płynie do nas. Dlatego, że jak powiedziałem, przez Niego mówiło źródło, tak jak mówi przez każdego z nas i w tym momencie wtedy nasze serca, nasze ciała napełniają się tą piękną energią, tym ciepłem, tą miłością bezgraniczną, jaka wtedy płynęła z Niego. Czyli nie był Bogiem, był takim samym dzieckiem Boga, jak my wszyscy. Kolejna osoba wisiała obok Jezusa. I tutaj było to bardzo zabawne, dlatego że w tym momencie opowiadała o tym, jak się tam czuła, myślała tylko o tym, żeby to się jak najszybciej skończyło, natomiast wtedy on ją pocieszył. I też powiedziała, że widziała w nim taki spokój, taką emanację spokojem, że tutaj on myślał tylko i wyłącznie, bo była wtedy mężczyzną, tylko o tym, żeby to się skończyło, bo ból, cierpienie. I on powiedział, że za chwilę to wszystko się skończy. No i ten spokój w jego głosie spowodował zmianę natychmiast u tej osoby. Teraz wie, dlaczego pomaga ludziom, dlaczego widzi więcej od innych ludzi. Właśnie taka droga, gdzie mamy do czynienia z tak cudowną istotą, otwiera w nas to spojrzenie dalej niż jedno życie, niż nauka, niż tradycja, niż tylko i wyłącznie rozum. Otwiera nas na spojrzenie w świat ducha. I dlatego wiele osób, które przychodzi na moich warsztatach, ale które przychodzą na inne warsztaty, do osób, które rozumieją świat ducha, albo próbują pokazać świat ducha, swojego świat ducha, który jest dookoła nas, tak jak został im przedstawiony, w tym momencie one miały swoje wcielenia, gdzie zmierzyły się ze światem duchowym, miały swoje wcielenia, gdzie widziały, co daje połączenie świata ducha i świata materii. Dlatego widzę po warsztatach, że one ewoluują i automatycznie mogę w tym uczestniczyć i cieszyć się tym, co dzieje się i co działo się podczas życia wiecznego różnych osób. To jeden z takich przykładów, które czasami dzieją się na warsztatach, ale jak powiedziałem, ostatnio te przeniesienie do miejsc mocy, żeby się napełniać energiami, otwarcie potencjałów u ludzi, teraz spotkania z Jezusem. Wiele z dusz pragnie wrócić do tego czasu, bo widać ewidentnie,
to, co się dzieje na Ziemi, to, co będzie się działo na Ziemi. Dlatego przejdę teraz do drugiej części filmu. To, co się dzieje na Ziemi, czy ta zmiana klimatu, zmiana w religiach, zmiana technologiczna, zmiana w naukach, zmiana w świadomości, że nie jesteśmy sami w kosmosie, powoduje, że spełniają się przepowiednie, które mówią o pewnym końcu i pewnym początku. Kiedy właśnie mam takie zdarzenie jak na warsztatach, kiedy podróżuję razem z ludźmi po czasach Jezusa i trochę dalej, bo również cofnęliśmy się na miejsca mocy, które są w Stonehenge i tam, gdzie oglądali pewne wydarzenia, to mogę powiedzieć tak, że wczoraj zostało mi pokazane to, do czego przygotowujemy ludzi tak naprawdę, aby zrozumieli, że mają w sobie to piękne światło, mają w sobie wszystko, co potrzebne jest do tego, aby być dobrym człowiekiem, aby podnieść swoją wibrację, aby zrozumieć, co będzie się działo na Ziemi, mało tego, aby wpływać na to, co będzie działo się na Ziemi. I wczoraj na kanale History był taki program, film Ostatni Papież. I tam porównano trzy przepowiednie. Przepowiednie Nostradamusa o tym, że kiedy znajdą relikwie Piotra, później upadnie Kościół, będzie olbrzymia zmiana na ziemi. Kolejną przepowiednią była przepowiednia Malachiasza o ostatnim papieżu. Odczytam ją, aby wszyscy widzieli. W czasie najgorszego prześladowania świętego kościoła rzymskiego na tronie zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz, czyli Rzym, zostanie zniszczone i straszny sędzia osądzi swój lud. Kolejne porównanie to przepowiednia siostry Łucji z Fatimy, która również mówi o upadku Rzymu i o tym, że ten papież będzie ostatnim papieżem. Natomiast jest tam też pokazane słowa Jana Pawła II, który powiedział, że on nie musi mieć żadnych przepowiedni, aby wiedzieć, że wiele narodów odejdzie, dlatego że zmiany klimatyczne będą bardzo, bardzo duże. Skoro tyle przepowiedni, o których mówię na swoim kanale, ja sam otrzymuję te przepowiednie adekwatnie do czasu, do tego, co robię, w czym uczestniczę, czyli jest to bardzo piękne, że w momencie, kiedy mam nakręcić jakiś film i ten film łączy się z wydarzeniami, w których uczestniczyłem, otrzymuję również podpowiedzi, po co to robię i co mamy zmienić na Ziemi. Skoro mamy przepowiednie o tym, że kończy się pewna epoka, epoka panowania religii, epoka panowania nauki opartej na gazie, ropie, węglu, na kłamstwach o jednym życiu, na kłamstwach o tym, że jesteśmy sami w kosmosie, to w tym momencie wszystko trzeba zmienić, ale też i siebie. I skoro mamy taką olbrzymią zmianę na Ziemi, to trzeba będzie się zmierzyć z tą zmianą. I tutaj wiele, wiele ludzi, którzy ubrali się w religię, będą mieli trudności, tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, z tą zmianą. Ale nie zmienia to faktu, że każdy z nas będzie w niej uczestniczył i już uczestniczy. Kiedy oglądam różne programy w telewizji, oczywiście wtedy, kiedy mam czas, włącza się ten program adekwatnie do tego, czym się zajmuję. Tak jak powiedziałem, wszechświat śpiewa adekwatnie do Was, do Waszych myśli. Kiedy zobaczyłem ostatnio reportaż, kiedy niepełnosprawną osobę nie wpuszcza się do autobusów i ludzi, którzy nagrywają ją komórkami, przeszkadzają jej w tym, kierowców, którzy mają problem, żeby rozłożyć wjazd i przyjąć tą panią, która od urodzenia jest inwalidką, spojrzałem na to i powiedziałem: Boże, przysyłasz im anioły, aby pokazać im, że mają w sobie człowieczeństwo, a oni tak mocno to człowieczeństwo w sobie zatracili. I nic dziwnego, że później ich życie jest takie pod górkę, bo każdy z nas otrzymuje dokładnie to, co sieje swoim zachowaniem, myślą, swoją agresją, irytacją. Tak trudno wyjść, pomóc drugiej osobie, a tak łatwo się nabijać, tak łatwo ją bić, kopać. Wszystko, co siejemy, do nas wróci. I to są takie czasy. Mówiłem zawsze, że na święta przychodzą anioły po to, żeby posortować ludzi i wyznaczyć wasz kolejny rok. Teraz te anioły
nie wrócą. Są cały czas z nami. Będą w postaci ludzi, których gardzimy. W postaci ludzi, którzy mają w nas obudzić człowieczeństwo. Obudzić to dobro i to światło. I każdy z nas zmierzy się z takim testem. Bo to właśnie jest test na to, czy przepracowaliście w sobie człowieczeństwo, czy przeczytanie 1000 książek o rozwoju duchowym dało jakikolwiek skutek. Wiele osób mówi mi, że ja nie czytałem żadnej książki, oprócz może jednej, osioł w okularach. I robię to, co robię. A oni przeczytali setki książek, mają mnóstwo wiedzy, a ich życie jest pod górkę. Dlaczego? Dlatego, że najtrudniej przełożyć jest wiedzę z książek w rzeczywistość i zdać tak zwane testy. Jak macie sprawdzić, jak sprawdzają to, kim jestem i jakie jest we mnie człowieczeństwo? Właśnie poprzez wydarzenia w życiu. Czy będąc w sytuacji, kiedy mam komuś pomóc, kto nie wygląda jak ja, kto zachowuje się inaczej niż ja, czy ja otworzę serce, czy będę miał tam kamień i otworzę mój rozum, w którym będzie złość, agresja, wyśmiewanie, nagranie filmów, żeby ludzie z tego drwili. Skoro drwisz z jakiegoś człowieka, to z ciebie będą drwili. Skoro poniżasz innego człowieka, ciebie poniżą. Ale kiedy zmiana na ziemi będzie przyspieszać, będziesz w samym centrum tej zmiany. Dlaczego? Dlatego, że masz taką wibrację. Bycie człowiekiem to podniesienie wibracji. To samo zrobili mnisi podczas ataku w Hiroshimie. Mieli wibracje pozytywne, wibracje człowieka dobrego, szlachetnego i żadna choroba ich nie dotknęła. Ten atak ich nie dotknął. I my teraz na ziemi właśnie przechodzimy taką segregację ludzi. Dlatego macie tyle śmierci, tyle absurdalnych rzeczy, wypadków, rzeczy, które się nie mieszczą nam w głowie, wydarzeń, które nie mieszczą się nam w głowie. Wszystko po to, abyśmy zobaczyli, ile w nas jest człowieczeństwa, a ile w nas jest mroku. Każdy, kto idzie mrokiem, będzie szedł do ziemi mroku. Każdy, kto będzie szedł energią człowieczeństwa, energią światła, energią Chrystusa, energią Buddy, Mahometa, energią innych istot, które były tutaj na ziemi, świeciły czystym światłem, energią dobrego człowieka, będzie szedł do Złotego Wieku. Porównują te przepowiednie, ponieważ widzą, że to, co powiedzieli, już się wydarzyło. Więc czas zmian już następuje. Porównują to ze zmianą klimatu, z tym, co widzimy za oknem, z tym pięknym październikiem i równie fajnym listopadem. Porównują z wydarzeniami, które nie mieszczą się w skalach i nigdy nie były notowane w obserwacjach meteorologicznych. Porównują z działaniami polityków, z tym, co się dzieje na Ziemi. I wiedzą, że czasy zmian nadeszły. I teraz jak mamy przejść do tego Złotego Wieku? No właśnie, wyrzucić z siebie ten mrok. Więc proszę wszystkich tych, którzy uważają, że poniżanie innych ludzi, nieopiekowanie się innymi ludźmi, niewyciągnięcie ręki do drugiego człowieka jest normą w społeczeństwie, mimo tego, że mają krzyżyki na szyi i że biegają do kościoła lub do innych świątyń w religiach swoich, których są. Jeżeli uważają, że to ich przeprowadzi, to powiem nie, kochani, to was nie przeprowadzi. Dostaniecie to samo z powrotem, abyście się obudzili i abyście obudzili w sobie człowieczeństwo i swoje serce. Natomiast wielu z was przyszło na tą planetę, wyszło z mroku, zostało zaproszonych na tą planetę, aby pokonać w sobie mrok. Dla wszystkich tych, którzy oglądą ten film i będą głośno krzyczeć, jak śmiesz nam tak mówić i co ty wiesz o przeprowadzaniu, powiem tak, zadaj sobie pytanie, dlaczego w ogóle w tobie jest krzyk? Dlaczego w ogóle ten film wzbudził w tobie agresję i irytację?
Dlaczego ktoś śmie cię segregować, skoro normą jest plucie na innych ludzi i mówienie prawdy, przytulanie innych ludzi, a innych poniżanie? To nie jest norma. To jest projekt Pokój, o którym mówiłem w tym filmie. Każdy, kto chce zobaczyć, co się dzieje na Ziemi, może wpisać projekt Pokój na moim kanale, zobaczy, co się dzieje na Ziemi. Kiedy zostawało po średniowieczu 20% ludzi, te 20% ludzi zaprosiło na tą Ziemię kolejne miliardy istot, aby pokazać im, że dobro istnieje, aby pokazać im konsekwencje swoich czynów, swojego działania, aby pokazać nie tylko im, ale też tym, którzy stoją za nimi, bytom, które ubrały się w mroki, w ciemność, w nienawiść, pokazać całemu wszechświatowi, że to światło rozświetla mrok, a nie odwrotnie. I każdemu, któremu się wydaje, że czyniąc zło będzie miał nagrodę, będzie szczęśliwy, powiem nie, nie będziesz ani szczęśliwy, ani dostajesz nagrody. Przyjdzie to, co daje mrok. Nienawiść, złość, agresja, nieszczęście, brak miłości w tobie i dookoła ciebie. Mrok działa na prostej zasadzie. Może wam dać w materii to, co chcecie, ale zniszczy wszystko, co oparte jest na miłości i co daje miłość. Zniszczy waszą rodzinę, zniszczy to, co kochacie i spowoduje jedną drogę w waszym życiu. Że będziecie się przytulali do samochodu, do domu, do stanu konta, ale nikogo dookoła was nie będzie. A sumienie was będzie tak krzyczało, że zło będzie tutaj szeptać: idź i przyjdź do mnie, czyli samobójstwo. Jeżeli taką drogę wybieracie, to złoty wiek się oddali, od was przynajmniej. A po drugiej stronie, ponieważ śmierć nic nie kończy, będziecie w miejscu, który wybraliście za życia. I tam trzeba będzie odrobić to samo. Wybaczenie, zrozumienie, akceptację, słowo kocham siebie, przeproszenie ludzi, których skrzywdziliście. Jeżeli ktoś podąża tą drogą, w każdej sekundzie swojego życia możesz zmienić swoje życie, tak jak ja to zrobiłem i wiele, wiele tysięcy osób, które poznałem na swoich warsztatach i setki tysięcy, które poznaję w czasie mojej drogi mailowej i na spotkaniach na Skype'ie. Każdy z was może zmienić swoje życie i od dzisiaj czyni coś dobrego w swoim życiu. Może wybaczyć i przeprosić. Nieważne, ile złego wykonaliście. Ważne, ile dobrego zrobicie od tej sekundy swojego życia. To droga do złotego wieku i droga do tego, aby liczba odprowadzeń na drugą stronę, liczba osób, które chorują, liczba osób, które powiedzmy mają podgórkę, była o wiele, wiele mniejsza. Pamiętajcie, że konsekwencje waszego działania będą przychodziły błyskawicznie. I nie złoście się na swoje konsekwencje z przeszłości. One się wypełniają, bo taką wtedy podjęliście decyzję. Nawet jeżeli byście nieświadomi tego, że co się jecie, to zbierzecie i że normą było trzymanie nogi w piekle i nogi w niebie i że tak wszyscy robią, nie zwalnia was z konsekwencji, które przyjdą z przeszłości. Ale właśnie po to dano przeproszenie, wybaczenie, abyście zamknęli ten rozdział i spojrzeli na siebie i na innych ludzi jako na światło, które płynie po ziemi. Naszym zadaniem jest przeprowadzić jak największą ilość ludzi do złotego wieku. Niektórzy w ogóle nie wybrali sobie takiej drogi i oni będą odchodzić, ale niektórzy właśnie po to przyjechali na tą planetę, po to rozpoczęli drogę na tej planecie, aby właśnie doświadczyć dobra, światła, siły ducha. Opowiem wam o Stonehenge, to co zostało mi pokazane podczas medytacji właśnie razem z tymi osobami na warsztatach, nie tylko mi. Stonehenge to koło, które znamy, już mówiłem o tym, to nośnik energii. Tam przychodzi energia i zostaje energia odebrana. Było to też olbrzymie miasto z lądowiskiem dla istot pozaziemskich, ale też i miasto o wiele, wiele starsze, gdzie tutaj świat magii był włączony. Pod spodem, kiedy wybrałem sobie miejsce mocy, a raczej poprosiłem o to, że każdy z nas na warsztatach może wybrać sobie miejsce mocy i bardzo dużo osób zobaczyło, że miejsce mocy są koło ich domów.
Tak właśnie jesteśmy dobierani, tak właśnie jesteśmy umiejscawiani, abyśmy mieli tą energię dookoła siebie i mieli z czego czerpać. Ja zostałem przeniesiony na Sonhe, czyli zobaczyłem, jak to działa w różnych wymiarach, jak to, co my widzimy w tym wymiarze, te powiedzmy ruiny, działają na wielu płaszczyznach, na wielu wymiarach. Potem zostałem przeniesiony pod spodem. Wiemy, że tam jest olbrzymia baza wojskowa i zobaczyłem, że idę korytarzami, które są tam zbudowane, mijam ludzi, którzy są tam, oni mnie nie widzą. Ja obserwuję pewne sale. Widzę, że na jednej sali leży osoba, hybryda, połączenie ciała ludzkiego z istotami szarymi, gdzie oni łączą wszystko, aby powstała nowa cywilizacja, a raczej połączenie ich wymierającej cywilizacji z naszą materią i naszym duchem. Kiedy wszedłem w tą salę, oni wykonywali jakieś tam eksperymenty. Ta osoba spała, miała inne oczy, miała oczy istot szarych, większe od nasze, ale kolorowe, czyli tak jakby nasze źrenice były ubrane w kolor w tej wielkości istot szarych, nasze ciało. I zobaczyłem, czytałem informację, że tutaj chodzi o to, że ta cywilizacja po prostu ginie. Szukają drogi prokreacji i szukają drogi ducha. I uważają, że w naszej materii ten duch gdzieś się znajduje w tym DNA, że mamy DNA, które można łączyć ze sobą i oczywiście w tym DNA gdzieś jest wpisana droga tego naszego ducha, bezpośredniego połączenia ze źródłem, które niby oni utracili. Nie rozumieją, że znajdą je w sobie, a nie tutaj w materii w DNA, ale próbują według swojej świadomości po prostu coś zbudować nowego i połączyć w nowej materii część siebie i część naszej drogi, tworząc nową cywilizację. Nie widziałem w tym nic złego, po prostu widziałem ułożenie się, kiedy oni odchodzą, to chcą, żeby pamięć o nich była na ziemi. Ale wierzę bardzo mocno, że właśnie ta zmiana świadomości, pokazania wszystkim ludziom, ile mają w sobie ducha, ile w sobie jest tej cudownej, pięknej energii, czy Marii, czy Jezusa, tej energii boskiej w nas, pokaże też tym istotom, że nie muszą łączyć materii, nie muszą gdzieś szukać tego po DNA, tylko wystarczy, że spojrzą na siebie jak na dzieci Boże, takie same jak my. I wtedy znów ten duch w nich zapanuje, tak to powiem, a raczej ich umysły będą wreszcie mogły zrozumieć ich powstanie. Dlaczego tak to wygląda? Powiem tak, w tym momencie zrozumiałem, że istoty, które zostały zbudowane przez tak zwanych panów, czyli że mamy rasę, która najeżdża na ich planetę albo buduje ich materię od podstaw, czyli tworzy bioroboty. W tym momencie te bioroboty czują się cały czas jak bioroboty. I one szukają jakiegoś zrozumienia, mimo tego, że mają sztuczną inteligencję, że mają ciała, że mają jakieś emocje, szukają wyjścia z tego niewolnictwa, z tej swojej historii, z tego początku. I mając technologię, pokonując rasę panów, w cudzysłowie, bo tak było, szukają planet, które świecą, emanują duchem. Mało tego, są zapraszane na te planety. Czyli te wszystkie rozbicia UFO są dopuszczane. Te wszystkie istoty, które żyją razem z nami, są dopuszczane. Bo tutaj jest planeta, która pokazuje siłę ducha. Projekt Pokój trwa dla wielu, wielu cywilizacji i my w tym projekcie uczestniczymy, właśnie pokazując im siłę naszego serca. Dlatego nie betonujcie serca kamieniem tylko dlatego, że ktoś inaczej wygląda niż wy, ma inne zdanie niż wy, że ktoś na ulicy potrzebuje pomocy, a wy się spieszycie, bo akurat musicie iść do pracy czy coś takiego i nie macie tej minuty, żeby pomóc tej osobie. Bo ilość aniołów na ziemi jest olbrzymia i zawsze ubierają się w osoby, którymi gardzicie. Zawsze stoją z boku i patrzą na was. Patrzą na wasze rodziny i na to, w jakim świecie żyjecie. Czy ten świat jest pełen obłudy, że modlisz się pod figurą, a diabła masz za skórą? Czy pełen szlachetności, że prosisz Boga o pomoc dla wszystkich osób, które są w twojej przestrzeni i swoimi czynami pomagasz też tym osobom? Czyniąc dobro, tworzysz dobro dookoła siebie, tworzysz raj w swoim życiu. Uważając, że nic mi się nie należy, nie godnam, nie potrafię, nie umiem,
Taki świat jest dookoła ciebie. Uważając, że ci mają lepiej ode mnie, a są w mafii i tak dalej, i ja chcę iść tą drogą, otrzymają dokładnie to samo, co otrzymują tamci. Wszystko zależy od nas i od sekundy w naszym życiu, od teraźniejszości. Spójrzcie w swoje serca, oczyście własne rozumy z tych wszystkich programów, dogmatów. Spójrzcie na wszystkich ludzi dookoła, jako na swoich braci i siostry, a zrozumiecie, czym będzie Złoty Wiek i jak szybko możemy zapanować nad przepowiedniami, nad ostrzeżeniami, których teraz coraz więcej w prasie, w filmach i o której mówi religia. Życzę Wam, aby każdy z Was miał serce pełne blasku, światła, miłości, a kamienie były tylko w rzece. Dziękuję za ten film.